Światowej nad Słowacją w 1944 roku. Tak przy okazji... Ach, przepraszam! Jeszcze coś! Nie, to mnie tutaj wprowadzono lekko w błąd. Nasi koledzy z Czech, dwa samoloty z I wojny światowej, dwie repliki. Wrogów I wojny światowej, groźnych przeciwników. Rok 17. Spotykają się w powietrzu dwa niezwykłe samoloty. Fokker DR-1, ten trójpłatowy mały samolocik, i ten drugi samolot firmy, angielskiej firmy Sopwith, F-1 Camel. DR-1 pojawił się jako odpowiedź w 1917 roku na zademonstrowany nad Francją angielski trójpłatowy myśliwiec firmy Sopwith Triplane. Ten Triplane był bardzo groźną maszyną w czasie walk powietrznych. Niemcy nie chcieli skopiować Triplane'a. Niemcy zrobili swoją konstrukcję, dokładnie Antony Fokker ze swoim bliskim współpracownikiem Reinholdem Platzem zrobili ten trójpłatowy samolot. Dlaczego trójpłatowiec, potem wyjaśnię. Samolot F-1 Camel, można go zobaczyć u nas w muzeum. Stoi taki samolot na ekspozycji I wojny. Bardzo cenna pamiątka po Wielkiej Wojnie. Tu jest jego rekonstrukcja. Samolot niezwykle zwrotny, napędzany silnikiem rotacyjnym. Były tam różne silniki używane. Z silnikiem BR-1, z silnikiem Bentley'a, udoskonalonym francuskim silnikiem przez angielskiego konstruktora Bentley'a, samolot maksymalną prędkość rozwijał 199 km na godzinę. Fokker DR-1 nie był samolotem szybkim. Jego prędkość maksymalna to było około 165 km na godzinę, ale zwrotność niesamowita. Fokker DR-1 był samolotem asów. Był trudny w pilotażu, dlatego dawano go najlepszym niemieckim pilotom. I na takim samolocie latał i swoje ostatnie zwycięstwa odniósł.